Cześć, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj jest 27 grudzień, więc jesteśmy już po świętach. Jeśli słyszycie, że mam jakiś dziwny głos, to dlatego, że jestem chora. W ostatnim vlogu, jak go kończyłam, mówiłam wam, że źle się czuję i faktycznie, słuchajcie, trochę się rozłożyłam, ale na szczęście jakoś udało wstać mi się z łóżka. Pogoda typowo jesienna, chmury, deszcz, 7 stopni na plusie, także takie rzeczy. Wczoraj zaczęły się wyprzedaże i muszę wam powiedzieć, że jestem jeszcze bardziej zawiedziona tymi wyprzedażami niż tymi letnimi, gdzie już wtedy wam mówiłam, że kicha totalna. Upatrzyłam sobie, ja tak naprawdę skupiałam się tylko na Zarze. Wrzuciłam sobie do koszyka 22 rzeczy, dlatego że zawsze, słuchajcie, ja się nastawiam tak naprawdę na kurtkę i buty. I zawsze wrzucam więcej tych rzeczy, bo czasami jest tak, że poznikają wam jakieś rzeczy albo nie są przecenione i suma summarum, potem ciężko jest tak uzbierać to 200 zł. Znaczy przeważnie tak było. Natomiast teraz, jak się okazuje, wystarczy kupić jedną rzecz i macie 200 zł, dlatego że, słuchajcie, to co ja chciałam, chyba 18 czy 19 pozycji zniknęło mi z koszyka automatycznie, jak tylko rozpoczęła się wyprzedaż. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Natomiast te, które mi zostały, to tak, kurtka nie była przeceniona, buty były przecenione o 50 zł. I coś tam miałam jeszcze, ale też nie było przecenione. Także słuchajcie, no co to za wyprzedaże. Ja z jednej strony się cieszę, dlatego że no nie wydałam kasy, więc super, poczekam sobie, aż faktycznie w tej Zarze te ceny spadną i te rzeczy będą wracały na stan. Natomiast dzisiaj jadę do Gdańska, dlatego że chcę coś oddać, a poza tym chcę tak się przejść jeszcze po tych innych sklepach, bo ja często kurtkę na przykład kupowałam w Kropie czy tam w Hausie, więc chcę sobie tam i zobaczyć, chcę sobie jakiś sweterek szary, może zwykły taki prosty kupić, coś takiego, wiecie co, żeby nie kupować tego online, bo potem ja szukam tych rzeczy, żeby mi darmową przesyłkę i bez sensu i wydaję tą kasę, a potem czekam miesiącami, aż mi zwrócą, tak jak Mango Outlet. Także nie, pojadę sobie dzisiaj, tym bardziej, że mam dzień wolny, Kamila też chce jechać, więc na spokojnie pojedziemy i sobie pochodzimy. Zobaczymy, co tam ciekawego. Oczywiście jak coś kupię, to jak wrócę, wam pokażę. Dzisiaj na twarzy mam też podkład, który testuję. Wczoraj też go testowałam. I to jest Yanda matujący make-up. Fluid fleksyjny. 02 jasny beż. Moja mama mi kiedyś dała tą próbkę. Nie wiem, skąd ona wzięła. Czy z gazety, czy ktoś jej tam dał w sklepie. W każdym razie słyszałam, znaczy nie słyszałam, oglądam jakieś testy na YouTubie. Tylko, że ja nie wiem, czy to był ten, słuchajcie, podkład. Dlatego, że mi się wydaje, że oni mają jeszcze chyba jakiś jeden inny, ale nie jestem pewna. Ten to jest niby dopasowujący się do ruchów skóry, dzięki którym długo pozostaje na swoim miejscu, kryje niedoskonałości, aktywnie matuje i udoskonala koloryt cery, pielęgnuje. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj go miałam na twarzy i faktycznie trzyma się dość dobrze, bo trzymał się praktycznie cały dzień. Kryje tak sobie, to nie jest jakiś taki podkład, wiecie, jak krem CC, bo ma lepsze troszeczkę krycie, natomiast to nie jest jakieś tam krycie też mega, hiper mocne. Natomiast udoskonala kolory cery, no tak, jak najbardziej, zresztą tak jak widać. I ten kolor jest dość ładny, on jest taki lekko brązowy, ale ładny, taki w mojej w zasadzie tonacji, tak jak ja mam skórę, taki żółtawo, delikatnie właśnie brązowy, coś takiego, także mi pasuje, bo on nie ma różu w sobie. I ogólnie jeśli chodzi o to, czy on jest matujący, to słuchajcie, wczoraj faktycznie po całym dniu ja miałam tylko czubek nosa mi się świecił, a tu wszędzie miałam matową skórę, taką satynową, ona się nie świeci, taka była, nie wiem jak to wam powiedzieć, no w każdym razie to nie było takie świecenie, ale też nie była sucha ta skóra po całym dniu, więc pierwsze wrażenie zrobił całkiem dobre. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Już więcej tu go nie mam, idę wywalić to opakowanie, natomiast zobaczę w ogóle dzisiaj w Rossmanie, po ile one są. Bo może to by był mój kolejny podkład, dlatego że mój, słuchajcie, rimmel, ja wam chyba ostatnio już o nim mówiłam. Zobaczcie, ile go mam. O tyle. Także on już jest naprawdę na wykończeniu i tak jak wam wspomniałam, wspominam zresztą w wielu filmikach, jak się używa jednego podkładu, to on bardzo szybko schodzi tak naprawdę. Przecież kiedy ja go kupowałam, to był grudzień, a jest koniec grudnia, także... A naprawdę? Ja go kupowałam na koniec... w grudniu? No mam wrażenie, że niedawno go kupowałam, no na pewno nie mam go dłużej niż, nie wiem, półtora miesiąca, także jeszcze pewnie jest do końca, nie wiem, do połowy, nie do końca, nie, do połowy stycznia będę go używała i wtedy, no muszę już się zainteresować jakimś nowym, żeby sobie kupić, żebym nie została przypadkiem bez podkładu. Także słuchajcie, będę uciekała do Gdańska i połączę się z wami już jak wrócę. Jest godzina 15, ja przed chwilą weszłam do domu i tylko przebrałam się w domowe ubrania, mam, zobaczcie, spodnie od dresu. Jestem taka głodna, bo nic nie jadłam, bo słuchajcie, miałyśmy tak mało czasu, jak się okazało, bo byłyśmy w Gdańsku około w pół do 12, a już musiałyśmy o 14 wyjeżdżać. Czyli
2,5 godziny. W normalnej sytuacji byłoby to wystarczająco, ale z racji tego, że słuchajcie, wszędzie były ogromne kolejki, było bardzo dużo ludzi, zarówno do kasy, jak i do przymierzalni się stało i końca nie było widać tych kolejek, to tak naprawdę obeszłyśmy, słuchajcie, 4 sklepy, teraz tak sobie myślę. Jezu, ani do Rossmana nie weszłyśmy, ani do Reserved, ani do H&M-u. Także to były zakupy na speedzie, ale ja i tak jestem zadowolona, dlatego że muszę Wam powiedzieć, że na przykład Zara była bardzo dobrze, znaczy jest bardzo dobrze wyposażona, bo wszystkie rzeczy, które wczoraj mi znikały z koszyka, można było, słuchajcie, sobie dzisiaj normalnie w sklepie kupić. Także ja Wam wszystkie te rzeczy, które kupiłam, jutro pokażę, ale będę jeszcze polowała właśnie na kurtkę i buty. Kurtki jeszcze są drogie póki co, natomiast mierzyłam jakieś w Kropie i w Hausie, ale słuchajcie, takie balony, w sensie grube takie i miały krótkie rękawy, bardzo takie niekształtne i jakieś takie dziwne, nie podobały mi się w ogóle, ja nie będę na siłę kupowała, jak znajdę jakąś taką naprawdę fajną, która mi się spodoba, to kupię, jeżeli nie, no to trudno, kupię za rok i też przeżyję, jeszcze pochodzę w tym, co mam, no ale bym chciała te buty z Zary, także na nie będę jeszcze polowała, ale co jeszcze? Ja będę prawdopodobnie jutro jeszcze jechała do Gdańska, jak uda mi się, bądź w niedzielę, to jeszcze coś tam właśnie kupię, bo ja też chciałam coś z Homely, pamiętacie, mówiłam Wam, że będę tam chciała jechać i też nawet nie weszłyśmy tam dzisiaj, także jeszcze jakiś mały shopping się szykuje, więc na pewno wszystko zobaczycie, a te ubrania, tak jak mówię, przymierzę chyba jutro rano, jak będzie jasno, bo słuchajcie, no, godzina 15, a jest już ciemno, jakby była co najmniej 17, także... Nie wiem czemu tak, miały być już dłuższe dni, a widzicie, no jeszcze trzeba chwilę poczekać. Także słuchajcie, żegnam się teraz z Wami, odpalę sobie YouTube'a, nie, najpierw coś zjem. Wtedy odpalę YouTube'a i połączę się z Wami. A, poczekajcie, jeszcze kupiłam coś w Avonie, to też Wam jutro pokażę, bo kupiłam lakier do paznokci po raz pierwszy z Avonu. Kamila go zachwalała, kilka osób go widziałam, że zachwalało na YouTubie, więc kupiłam i jutro Wam też pokażę, może nawet dzisiaj, jak mi się uda, jeszcze pomaluję sobie paznokcie, także... Jestem bardzo ciekawa, czy te lakiery są dobre, bo tak wiecie, u jednego się zawsze coś sprawdza, a u drugiego nie, więc nie wiem, jak się u mnie będą trzymały. Ja raczej nie mam problemu z utrzymywaniem się lakieru, więc jak lakier jest w miarę dobry, to on mi się te 4 dni będzie trzymał, także jutro Wam wszystko pokażę. Hej, witajcie w piątek. Chciałam się tylko z Wami przywitać i powiedzieć Wam, że dzisiaj trochę inaczej jestem ubrana do galerii, dlatego że wczoraj, słuchajcie, zobaczyłam w Mango, że... Na termometrze było 24,9 stopnia. Czy Wy sobie to wyobrażacie? Ludzie w grubych swetrach, w kurtkach, z siatami biegają od sklepu do sklepu i w galerii jest 25 stopni. Upał, jak latem na plaży. I to było po prostu straszne. Ja byłam taka mokra, ja miałam picie, a po prostu było mi słabo od tego ciepła. Ja nie wiem, czemu oni tak zrobili. Przecież jak jest tak dużo ludzi w galerii, to z automatu robi się cieplej, bo wiecie, każdy oddycha i tak dalej, no to tego tlenu tam brakuje. I jest tak gorąco i słuchajcie, ludzie chodzili zgrzani, spoceni, potem na przystanek, na tym zimnie stali, także dramat. I stwierdziłam, że dzisiaj ubiorę się troszeczkę lżej. W sensie takim, że nie zakładam nic tutaj pod szyję, żeby mi nie było tak gorąco, jak wczoraj. Założyłam sobie zwykły top na ramionczkach, na to taki kardigan z Kubusa stary. I mam spodnie ze Stradivariusa i póki co kapcie, ale w kapciach nie jadę. Także słuchajcie, tak się ubrałam, mam nadzieję, że będzie mi chłodniej. Nawet jak będę miała kurtkę, to wiecie, jak będzie mi tutaj, będę miała odkryte, to chociaż nie powinnam, bo jestem chora, ale bez przesady, no przy 25 stopniach to raczej się nic mi nie stanie. Także tak będę jechała, ale słuchajcie, ja nie z tym do Was przyszłam. Przyszłam, żeby Wam pokazać i powiedzieć coś o paście do zębów, dlatego że Wy wiecie, że ja kupiłam dwie pasty. Rano myłam Ecodentą, tą taką naturalną, wybielającą, a wieczorem myłam Elmexem, bo moja dentystka mi poradziła, żebym tak robiła, dlatego że on jest bardzo dobry dla wrażliwych zębów. I ostatnio, jak mi bolały zęby, jakoś w grudniu na początku, bo mnie często bolą, jak mam też problem z gardłem, to wtedy od razu mi na zęby przechodzi, mnie cała szczęka boli. I słuchajcie, wtedy zaczęłam myć tą pastą zęby rano i wieczorem. O tą. I oprócz tego, że ona jest faktycznie delikatna i jest super dla wrażliwych zębów, to wyobraźcie sobie, że ona tak wybieliła moje zęby, że ja chyba nigdy nie miałam tak białych zębów. I nie wiem, o co chodzi, przepraszam, dlatego że tu jest napisane, że pasta do zębów skutecznie chroniąca przed utratą szkliwa. Tu w zasadzie nic nie jest napisane, żeby ona była wybielająca, aczkolwiek chyba też jest Elmex wybielająca, tak sobie teraz myślę. Ja mam słabe szkliwo, dlatego właśnie tą wybrałam, ale słuchajcie, ona musi mieć coś sobie takiego, co wybiela zęby, bo ja mam naprawdę białe zęby, ja po tej Ecodencie takich nie miałam, chociaż ja Wam też mówiłam, że Ecodenta jest bardzo dobra i czuć takie oczyszczenie po umyciu tą pastą, czuć, że te zęby są takie czyste i jaśniejsze, ale to normalnie ma coś wybielającego w sobie, nie wiem co, ale przy tym jest bardzo łagodna i jestem zajarana tą pastą, jak zobaczę tą wybielającą, tą Elmex, to też na pewno kupię. Dzisiaj będę w Rossmanie, bo jest nowa promocja, to zajdę i zobaczę i
I wszystkie te rzeczy, tak jak Wam mówiłam, pokażę Wam. Ale już chyba dzisiaj nie, bo jak przyjadę, to będzie ciemno, więc pewnie jutro rano wstanę i pokażę Wam całe moje zakupy. Hej, w końcu do Was przychodzę z tymi zakupami. Jak słyszycie, nadal jestem chora, mam oprychę na pół po prostu brody. Także bardzo niekomfortowo się czuję, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że chcę, żeby ten filmik pojawił się w środę, więc żeby pojawił się w środę, muszę go dzisiaj nagrać. Także mam nadzieję, że nie będzie Was tutaj nic rozpraszało. I od razu przejdę może do rzeczy kosmetycznych. Pokażę Wam najpierw lakier do paznokci. To jest ten lakier z Avonu, o którym Wam mówiłam. Ja z Avonu raczej nie kupuję kosmetyków, jakoś tak nie za bardzo one mnie interesują, powiem Wam szczerze. Ale, tak jak Wam wspomniałam, o tym lakierze słyszałam dużo dobrego, dlatego go kupiłam. To jest Mark Gel Shine. Bardzo duża pojemność, bo aż 10 ml. To jest kolor w numerze... No właśnie, ciekawe jaki to jest numer, poczekajcie. Nie wiem, nie widzę, słuchajcie, napiszę Wam na najwyżej, bo nie wiem co to jest napisane, bo nie mam okularów. W każdym razie to jest taki grafit, coś takiego, taki ciemny kolor, prawie czarny, ale to czarny nie jest. Ja już 100 lat nie miałam takiego koloru. Kiedyś malowałam takimi lakierami, potem jakoś tak przeszłam na te czerwienie, brązy i z racji tego, że już chciałam uniknąć kupowania kolejnego czerwonego lakieru, to właśnie postawiłam na taki i jest całkiem spoko. Malowało się dobrze. Dzisiaj mam go na paznokciach trzeci dzień i póki co trzyma się. No trzyma się, ale on jest nowy, więc na razie na pewno będzie się trzymał. Co jest fajne, to to, że jest tam w środku kuleczka, więc zawsze możecie ten lakier sobie wymieszać i... No zawsze wydaje mi się, że wtedy się lepiej maluje, jak on jest taki, wiecie, wymieszany. Natomiast nie lubię takich dużych pojemności, więc no to jest dla mnie trochę minusem. Cena? 10,90. Nie wiem, czy to jest cena promocyjna, czy regularna, bo tak jak wspomniałam, ja nie kupuję tych kosmetyków, więc nie wiem. A ta pani u mnie tutaj w sklepiku, bo ona ma właśnie różne polskie marki, ja Wam kiedyś to mówiłam. To jest taki mały sklepik taki osiedlowy i ona ma tam różne polskie marki, ma tam też rzeczy katalogowe Avonu. Można tak od ręki kupić i u nas sprzedaje po cenach katalogowych, więc ja nie wiem, czy to akurat było w promocji, czy nie, ale no póki co jest ok ten lakier. I też kupiłam moją ulubioną kredkę do brwi z Avonu, która nazywa się Soft Black. Nazywa się, kolor ma Soft Black. Tu jest cena 10 zł i faktycznie za tyle ją kupiłam. One są często w promocji, więc raz ją kupuję za 8,90, czasami za 12,90, a czasami właśnie za dyszkę. To jest najlepszy kolor dla takich brwi, jak ja mam, czyli typowo ciemne, czarne brwi. Może to nie jest jakieś najciemniejsze na świecie, brwi nie są, ale one nie są brązowe, nie są też w żadnym kolorze blond, bo niektórzy też mają dość jasne brwi. I właśnie przy takich brwiach najlepiej się sprawdzają takie kredki, które są po prostu grafitowe, bo to nie jest typowa czerń. One ładnie podkreślają, nie zrobicie sobie takich sztucznych, wiecie, tych brwi, tylko po prostu podkreślicie swoje naturalne i to jest chyba najlepsza dla mnie opcja. I ja ją kupuję ciągle, to jest moje, nie wiem, które opakowanie. Teraz może przejdźmy do Hebe. W Hebe kupiłam taką maskę. To jest Kallos Argan Color Hair Mask, tak tu jest napisane. Coś tu po polsku? O tu. Jest to nabłyszczająca, odżywiająca maska do włosów. Włosy stają się błyszczące, jedwabiste, łatwo się rozczesują. Ja ją kupiłam dlatego, że słuchajcie, dzień wcześniej Kamila ją kupiła i tak mi się spodobał jej zapach. Franusiu, tak mi się spodobał jej zapach, że stwierdziłam, że też ją wezmę. Nie wiem, czy teraz coś poczuję przez ten katar. No nie, czuć, ona ma bardzo intensywny zapach. W każdym razie, raz już ją użyłam. Ja kiedyś kupowałam te maski, znaczy kupowałam, ze dwa razy miałam jakąś, ale na pewno nie tą. I nie pamiętam, czy ona była jakaś super ekstra, jakoś nie zapamiętałam jej specjalnie, po prostu miałam, zużyłam i tyle. Natomiast stwierdziłam, że teraz sobie ją kupię i zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. Użyłam jej póki co raz i włosy faktycznie były, znaczy były, są nadal, tylko dzisiaj mam takie, wiecie, bo miałam spięte. Ale po myciu, jak ją nałożyłam, naprawdę były takie świecące, łatwo się rozczesały i takie przede wszystkim mega pachnące, co ja lubię, także... Zobaczymy, jak będzie dalej. Też nie obciążyłam moich włosów. Ta maseczka kosztowała 5,99. Kupiłam też... Słuchajcie, bo ta frania mnie tu zaczepia. Franulciu, wyjdź. Kupiłam sobie też opakowanie do tego różu z Inglota, dlatego że wkurzało mnie to, że on tak leży i leży. I postawiłam na takie, słuchajcie, podwójne. Tu możecie wsadzić dwa róże, dwa bronzery, cztery cienie, dwa cienie dokupić, jak tam chcecie. Także ta paletka jest fajna, bo możecie sobie tu kombinować z nią, jak Wam się podoba. Ogólnie te paletki to, słuchajcie, jest też interes taki, wiecie, nie? Bo kupujecie róż za 22 zł, a paletka kosztuje kolejne 20. No ale dobra, ładnie wygląda, produkty są spoko, więc niech już będzie. I słuchajcie, chciałam ogólnie na sam róż,
Ale właśnie, na sam róż, poczekajmy, to tak mocno się spina. Bardzo mocno trzyma ten magnes. Na sam róż kosztowała paletka 17 zł, podwójna 19, więc stwierdziłam, że dorzucę 2 zł i będę miała na zaś, może coś jeszcze dokupię. Także to kupiłam w Inglocie. I podkład. Z racji tego, tak jak Wam mówiłam, że kończy się mój rimmel, postanowiłam kupić sobie jakiś nowy podkład. Z podkładem to były też cyrki, dlatego że słuchajcie, stałam w Rossmanie i chodziłam od jednej, od półki do drugiej, bo chodziłam do szaf i chodziłam do tych takich, wiecie, bocznych tych podkładów, takich tam Liren, Bielenda i te inne. I robiłam sobie swatche. I ja podchodzę do podkładów od już jakiegoś czasu tak, że nie do końca tak patrzę na to, co jest napisane, bo często zdarza się tak, że podkład kryjący wcale nie jest kryjący, matujący nie jest matujący. Pisze, że jest podkład ma być nawilżający, okazuje się, że wysusza naszą skórę. Także to nie do końca się sprawdza, więc najlepiej po prostu no, wziąć, że tak powiem, na czuja i przetestować go na sobie. I ja tak w sumie zaczęłam, wiecie co, patrzeć na te podkłady. I zrobiłam sobie swatcha tego Yandy, tego matującego, bo ja miałam próbkę, chyba w tym vlogu Wam pokazywałam, że go testowałam i on był naprawdę super. I zrobiłam sobie właśnie swatcha i słuchajcie, podeszłam do tych nowych podkładów z Eveline i zrobiłam sobie swatcha Vanilla Beige 03. I okazało się, że słuchajcie, ten kolor to jest takie żółtko, że takiego żółtka ja dawno nie widziałam. I dlatego postawiłam na ten podkład. Zaraz o nim powiem więcej, tylko zrobię Wam tego swatcha. Zobaczcie, jaki to jest kolor. Nie dość, że on jest. Ja mam go teraz na twarzy. Nie dość, że on jest. Tylko, że ja nie wiem, czy ja nie jestem troszeczkę. Nie jest za jasno. O. Zobaczcie, on jest bardzo jasny i bardzo żółty. Może porównam Wam z rimmelem. Tym. Perfect Match. Match Perfection w numerze 100. Ivory. Żebyście zobaczyły, jaka jest różnica. To jest Eveline, to jest Match Perfection. Jeden i drugi jest ładny, natomiast ten bardzo ładnie się dopasowuje i stwierdziłam, że mimo tego, że ten Yanda miałam przetestowany, bo miałam tą próbkę, to stwierdziłam, że wezmę sobie dla koloru ten. Tu jest napisane Matte My Day, czyli lekki podkład matujący o właściwościach nawilżających. To mi przekonało. On był bardzo taki kremowy, stwierdziłam, że czemu nie, wezmę, przetestuję. Zobaczcie sobie jeszcze raz te kolory. Wezmę sobie, przetestuję, może akurat. I nie mam teraz chusteczki, nieważne. W każdym razie, tu jest napisane, że on zapewnia matowy efekt makijażu oraz umożliwia stopniowanie krycia. Ma jakiś kompleks nawilżający, ceramidy, które wspomagają naturalne nawilżenie skóry, jakieś tam algi, które działają detoksykująco, coś tam, co wygładza. Czyli ogólnie stwierdziłam, że mimo tego, że moja skóra jest ma tendencję do przesuszania, ale też się świeci, to może on się akurat sprawdzi. Tym bardziej, że tak jak mówię, był dość taki kremowy, trochę bardziej zbity niż te inne podkłady, które na przykład Yanda czy ten. Bardziej gęsty, ale stwierdziłam, że no jak tak, tak nakładam gąbeczką, to czemu nie? I słuchajcie, mam go dzisiaj na twarzy trzeci raz. Pierwszy raz nałożyłam go gąbeczką na krem. I słuchajcie, wyglądałam strasznie. Ja miałam takie suche skórki na nosie i w ogóle ten podkład tak dziwnie wyglądał, że stwierdziłam, że o Boże, co ja kupiłam. Ja zdawałam sobie sprawę, że on może się nie sprawdzić, no bo to jest jednak podkład matujący, ale stwierdziłam, że nie dam mu szansy. I już wczoraj, słuchajcie, nałożyłam sobie serum na twarz, na to krem i na to ten podkład, pomieszany z tym podkładem. I było super. On się bardzo dobrze trzymał cały dzień. Wszystko ładnie, brązer, rozświetlacz, róż. Wszystko wytrzymało przynajmniej chyba 10 godzin, jak nie dłużej. Także byłam zadowolona, nie przesuszył mojej skóry. I dzisiaj go znowu nałożyłam. Tylko znowu, słuchajcie, na nos nałożyłam sobie tego rimmela, mimo wszystko. Bo i tak go muszę wykończyć. A na resztę twarzy właśnie ten podkład. I moim zdaniem jest naprawdę okej. Nie wiem, w kamerze jest trochę bardziej blado niż na żywo. Na żywo on się bardzo ładnie stapia z moją szyją, dekoltem i naprawdę wygląda dobrze, bo ta skóra, mówię, jak ona jest, ma taki delikatny żółty odcień, to ona wygląda całkiem zdrowo, muszę Wam powiedzieć. I ten podkład w oryginalnej cenie kosztuje, uwaga, 35 zł w Hebe. Bardzo dużo. Poszłam do Rossmana i okazało się, że w Rossmanie w normalnej cenie kosztuje 29 zł, a na promocji 19. Dlatego się właśnie na niego skusiłam. Będę go testowała i zobaczymy. Zawsze mogę go z czymś mieszać, więc wydaje mi się, że on nie będzie u mnie leżał. W ogóle ma takie ciekawe opakowanie, bo to jest tubka z pompką, także dość niespotykane chyba, jeżeli chodzi o podkłady, które są na rynku. Także dajcie znać, jeżeli macie, jak się u Was sprawdza, no bo ja pierwsze wrażenie mogę powiedzieć, że jest całkiem okej.
I to już jest wszystko, jeśli chodzi o kosmetyki. Teraz zmienię kadr, postawię kamerę troszeczkę wyżej i pokażę Wam ubrania, które kupiłam. Zacznę od Stradivariusa. W Stradivariusie kupiłam kolczyki. Takie czarno-czerwono-złote kolczyki, które strasznie mi się spodobały. One, zobaczcie, wyglądają bardzo ładnie do ciemnych włosów. Ja właśnie wczoraj w nich byłam i wystarczy czarna bluzka, czarne spodnie albo jeansowe i takie kolczyki i wygląda się naprawdę ekstra. One są dość ciężkie, czuć je na uszach, ale jakoś mi to specjalnie nie przeszkadzało, także liczy się, słuchajcie, efekt końcowy, także stwierdziłam, że wytrzymam parę godzin w nich i faktycznie nie było źle. Kolczyki wyglądały bardzo ładnie i za taką cenę, za jaką ja je kupiłam, bo ja za nie dałam, słuchajcie, 20 zł. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. One w oryginalnej cenie kosztowały 40. I w Stradivariusie kupiłam też pasek, dlatego że pasek chciałam kupić w Zarze, ale słuchajcie, jak rozpoczęła się promocja, to wszystkie paski zniknęły w sekundę i znalazłam prawie, że taki sam jak w Zarze w Stradivariusie. Słuchajcie, w tych sieciówkach jest wszędzie to samo. On ma taką dużą złotą klamrę i też pomyślałam, że jak będę tak mdło ubrana jak zwykle, to jak założę taki pasek, to zawsze, słuchajcie, będzie coś innego, coś będzie się odróżniało. On ma taką dużą złotą klamrę i jakość tego paska no nie jest najlepsza. To jest taki szlitowaty, jakieś szlitowate tworzywo, które długo pewnie nie wytrzyma, ale zawsze trochę go tam jednak ponoszę. No nie będzie to na pewno pasek na lata. To jest 80 i słuchajcie, ja za niego dałam 29,99, a on kosztował normalnie 39,99. Także całkiem spoko cena, a mówię, pasek wygląda naprawdę ładnie. Przynajmniej wygląda. I teraz pokażę Wam tą bluzkę w całości, którą mam dzisiaj na sobie. To jest bluzka z H&M-u. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ona ma kwiatki. Z daleka tego tak nie widać, dopiero jak się przyjrzycie i zaraz się zastanawiam, czy powinnam ją zostawić, dlatego że kwiatki to nie jest mój wzór, ja się nie czuję dobrze w kwiatkach, ale ta bluzka ma tak fajny fason i jest tak miła w dotyku, bo to jest 100% modal, że to mi przekonuje do tego, żeby ją zostawić, ale to jest jeszcze kwestia do przemyślenia. I słuchajcie, to jest taka koszula z fajnymi długimi rękawami, to jest rozmiar 38. Ona jest taka z przodu dość długa, ale z tyłu, zobaczcie, jest jeszcze dłuższa. Ja ją sobie tutaj wsadziłam w dresy chwilowo, bo tak jakoś ładnie się wtedy układa, mam wrażenie. Dekolt jest taki dość duży, ale taki znośny. I słuchajcie, tak ona wygląda. Nie wiem, co z nią zrobić, dlatego że, no mówię, bardzo mi się podoba to, jak leży. Ona jest taka elegancka, może ją też wystylizować na trochę na bardziej tak luzacko, ale trochę przerażają mnie te kwiatki i... Dajcie znać, co o tym myślicie, czy mi to w ogóle pasuje. Ja też dzisiaj nie wyglądam dobrze i dlatego może się sobie też nie podobam w tej koszuli. No jak mierzyłam ją wcześniej, to tak pomyślałam sobie, a zostawię, a dzisiaj znowu mam wątpliwości, więc nie wiem. Ta koszula kosztowała 31 zł i była przeceniona z 60. I kolejną rzecz pokażę Wam z ręki, dlatego że Wy tę rzecz już doskonale znacie. Widzieliście u mnie na kanale S-kę, M-kę, L-kę i znowu zobaczycie M-kę. To jest, słuchajcie, ten czarny Golf Zary. Ja całkiem niedawno kupiłam tą L-kę za 139 zł i teraz jak pojechałam do Zary, to zobaczyłam, że jeszcze wiszą dwa jakieś takie zdechlaki i to była akurat S-ka i M-ka i ta M-ka jest naprawdę duża, więc stwierdziłam, że wezmę za 99 zł, więc zawsze 4 dychy do przodu. Także tamten oddałam i słuchajcie, kupiłam sobie nowy. Co prawda na dworzu jest chyba 10 stopni, więc nie wiem, czy jeszcze tej zimy założę ten Golf, ale on jest na tyle fajny, że myślę, że przyda mi się, więc tego Golfa na pewno nie będę oddawać. I teraz pokażę Wam może jeszcze jeden sweterek z H&M-u, który właśnie kupiłam z tą koszulą. Także przebiorę się i zaraz do Was wracam. I już jestem, pewnie się zdziwicie, co to jest za kolor. Ja sama jestem w szoku, dlatego że chodziłyśmy z Kamilą po tych takich wieszakach wyprzedażowych i bo jak wiecie, asortyment na stronie H&M-u internetowej jest zupełnie inny. W sensie zupełnie inne są już przecenione rzeczy niż te, które są w sklepie stacjonarnym. Czasami te rzeczy w sklepie stacjonarnym przecenione, w sklepie internetowym nie są przecenione. To są dwa różne sklepy tak naprawdę. I właśnie tego swetra w ogóle nie widziałam nigdy. I chodząc po tych wieszakach, tam grzebiąc tych wieszak między tymi wieszakami, zobaczyłam, że wisi M-ka i L-ka. Niestety M-ka była uszkodzona, więc wzięłam do przymierzalni L-kę. I słuchajcie, tak mi się ten sweter spodobał, że stwierdziłam, że muszę go wziąć. To jest sweter z wełną, on ma chyba 12% wełny i niestety, jak ktoś nie lubi, większość z Was nie lubi gryzących swetrów, więc podejrzewam, że by się Wam on nie przydał, bo byście go po prostu nie nosiły, przez to, że on ma taki trochę gryzący ten materiał, natomiast ja to lubię, więc mi to nie przeszkadza absolutnie. To jest taki dosyć szeroki, duży sweter, on w ogóle nawet M-ka była duża, po prostu ma taki oversize'owy krój, jak widzicie, rękawy też są długie, więc ja je sobie tak podwinęłam.
Ogólnie cały jest duży i długi, więc wsadziłam go sobie tutaj w spodnie z przodu. I wydaje mi się, że tak wygląda całkiem ładnie. To jest taki nietypowy kolor, dlatego że on jest bardzo twarzowy wbrew pozorom, dlatego że to nie jest szary, nie jest beż, tylko taki, widzicie, taka zieleń pastelowa, coś takiego dziwnego. Bardzo ładnie wygląda z ciemnymi paznokciami, z ciemnymi włosami, chociaż blondynkom też by ten kolor pasował. I do tego na przykład dżinsy niebieskie. Bardzo mi się ostatnio takie zestawienia podobają. I teraz możecie powiedzieć, że pochwalić mnie za to, że kupiłam jasną rzecz, nie czarną, bo wy zawsze mówicie, że powinnam nosić jasne, a ja wiecznie kupuję czarne. Także za chwilę zobaczycie kolejny jasny sweterek, ale ten mi się naprawdę podoba i słuchajcie, tak jak widzicie, rozmiar L. On kosztował w oryginalnej cenie 79 zł, natomiast ja go kupiłam za 35 zł. Także wydaje mi się, że całkiem dobra cena jak za taki sweterek, a na pewno mi się przyda na ten sezon i jeszcze na kolejny, bo on nie jest aż taki bardzo gruby. Ja też już po tym golfie, słuchajcie, właśnie tym, już stwierdziłam, że nie będę kupowała takich grubych swetrów takich typowo zimowych, tylko coś takiego, co mogę założyć jeszcze wczesną wiosną. Także ten sweterek wydaje mi się, że jest naprawdę okej. O, tu jest chyba cena, poczekajcie, może zobaczycie. Ja Wam oczywiście postaram się numery referencyjne tych rzeczy napisać, dlatego że ja nie będę ich szukała online, bo mogę prawdopodobnie ich nie znaleźć, może ich w ogóle tam nie być, więc napiszę Wam na dole numery referencyjne tych ubrań, jeżeli byłybyście zainteresowane, to zawsze możecie sobie albo odszukać, albo zobaczyć w sklepie po prostu stacjonarnym. I teraz pokażę Wam, a może jak mam ubrany, słuchajcie, ten sweterek, to pokażę Wam jeszcze coś z Zary. Kupiłam sobie taką, jak ja to nazywam, menelską kurtkę. Ja uwielbiam narzutki i miałam w planie kupić jakąś marynarkę, ale tak potem sobie pomyślałam, że wolę sobie wziąć coś takiego bardziej uniwersalnego, bo mam marynarkę chyba jedną czarną, jedną tą w kratkę Sinseya i tak noszę, nie noszę, a taką rzecz menelską na pewno założę nie raz. To jest taka wielka, oversize'owa kurtka z takiego dziwnego materiału jakby jeansowego, nie wiem, coś takiego. I ona w ogóle wisiała, ich kilka, natomiast jak byłam następnego dnia, już ich w ogóle nie było, także zostały wszystkie wykupione. To jest niby ta kolekcja TRF, ale bardzo dziwne jest to, chciałam Wam metkę pokazać, ale nie mam chyba już, kurczę, tej metki. Bardzo dziwne jest to, słuchajcie, że ta kurtka właśnie w tej kolekcji kosztowała 199 zł. Ja nie widziałam nigdy takich drogich ciuchów w tej sekcji TRF. Także trochę nie wiem, czy ta cena nie była taka zmyślona, ale w każdym razie, no było napisane, że kosztuje 100... O, mam, poczekajcie, mam metkę. Nie, to nie jest od tego. To jest od czegoś innego. No w każdym razie, była cena 199 zł, a ja ją kupiłam za 69. To jest na pewno rzecz, którą będę nosiła, bo ja lubię takie rzeczy. O, tak ona wygląda. Rękawy oczywiście już sobie podwinęłam. To jest coś takiego a la katana, ale tak nie do końca, tak nie wiem w sumie jak to nazwać. Rękawy ma długie, ale... O, ale ja sobie podwijam, bo ja nie lubię takich rękawów, ja we wszystkim zresztą podwijam. Także tak sobie pomyślałam, że jak założę jakąś białą czy czarną bluzkę na to właśnie taką narzutkę, bo to nie wiem, no narzutkę nazwijmy to, bo to nie wiem, ani kurtka, ani to marynarka, nie wiem co to jest. Można sobie to też właśnie spiąć paskiem, można sobie nerkę na to założyć, to będzie fajnie wyglądało. Ona jest bardzo taka przyjemna i komfortowa, taka nie krępująca ruchów ani nic, więc stwierdziłam, że za 69 ją wezmę i to będzie na pewno rzecz, którą założę i to nie raz, także to z Zary. I mam jeszcze jedną rzecz z Mango, dlatego że ostatnio Wam pokazywałam taki sweterek kremowy i ja go ostatecznie, słuchajcie, oddałam. Oddałam go dlatego, że stwierdziłam, że to jednak nie jest kolor, który będę nosić. Ten też jest, zobaczcie, jasny, ale już ma inny odcień i jakoś tak lepiej się czuję. I ten, który zaraz zobaczycie, też ma inny odcień i stwierdziłam, że wolę kupić coś, co będę nosić, niż trzymać rzecz, którą może założę, a może nie. Także zakładam ostatni sweterek i Wam się pokazuje. I to jest sweterek z Mango w kolorze szarym. W takim kolorze czuję się równie dobrze, jak w tym seledynowym, który przed chwilą widzieliście. To jest taki bardziej przyległy sweterek, to już nie jest taki oversize i właśnie też o coś takiego mi chodziło, żeby on był taki bardzo, taki trochę jakby wyglądał na za mały. No dla mnie on tak wygląda, bo on jest dość krótki, te rękawy też nie są, zobaczcie, za długie, no ale tu znowu historia się będzie powtarzać, ja będę za te rękawy podwijała tak czy siak. Wydaje mi się, że on jest bardzo twarzowy, było ich kilkanaście tych kolorów, bo był na pewno beżowy, jasny, ciemny, żółty, granatowy, także z 5-6 kolorów na pewno było. Od razu mówię, on ma dodatek wełny i to jest sweter znowu gryzący, także tutaj znowu podejrzewam, że najlepiej będzie przymierzyć, jeżeli nie lubicie tego typu swetrów. On jest krótki,
ale dość tutaj szeroki na dole i dlatego ja go właśnie będę sobie tak wkładała w spodnie. To znowu nie jest żaden grubas, więc będzie idealny jeszcze na teraz do chodzenia. Tak sobie pomyślałam, że fajnie by wyglądał do mom jeans na przykład, więc tak go będę chyba nosiła teraz. I ten sweterek kosztował w normalnej cenie 139 zł, natomiast na promocji 69, więc wydaje mi się, że całkiem okej ta cena. Ja powiem Wam tak, ja już nie zamierzam kupować na tej promocji żadnych swetrów, dlatego że ja ogólnie nie jestem swetrowa. Jakieś tam swetry, wiadomo, że no widzicie, kupiłam, bo muszę mieć, no bo jak będzie zimno, czy siedzę w pracy, no to muszę mieć coś takiego, co na siebie narzucę, bo nie będę przecież w t-shircie i w katanie siedzieć, czy tam w ramonesce cały czas. Ale ogólnie ja nie będę tak przesadzała z tymi swetrami, bo zobaczcie, one są co roku tak tanie, że te trzy mi wystarczą i teraz jeżeli jeszcze cokolwiek dokupię, to będą to buty i kurtka. Poluję na nie, jak znajdę to Wam pokażę w jakimś kolejnym tam filmiku, natomiast prawie bym zapomniała o dealu życia, który zrobiłam. Oczywiście wiecie, dealu życia. Weszłam sobie do Homely. Bo chciałam to lusterko kupić i okazało się, że wszystkie rzeczy z tej sekcji są przecenione, oprócz właśnie tego lusterka. Pani powiedziała, że ono jeszcze nie jest przecenione, ale prawdopodobnie będzie. Nie wiem, ale zobaczcie, co ja kupiłam. Po prostu 5 obrusów. Zobaczcie. Leżało coś takiego sobie tam gdzieś z tyłu i tak pomyślałam, wzięłam takie jedno i mówię, kurczę, fajne, położę sobie na, jak choinkę wyniosę, położę sobie tam na stół w dużym pokoju, na to kwiata i to będzie całkiem ładnie wyglądać, bo to jest bardzo, słuchajcie, ładne samo w sobie. I poszłam z tym do kasy, bo zobaczyłam, że to jest przecenione o połowę ceny, zobaczcie. 14,99 na 7,49. I idę do kasy, daję to pani, a pani do mnie mówi, 1 grosz. Ja mówię, pani co, ale co to kosztuje 1 grosz? Przecież to jest inna cena. Wiecie co, ja tak bym się nie upominała, bo głupia nie jestem, ale już tak potem sobie pomyślałam, boże, taka Ukrainka tam sprzedawała, może, wiecie, coś się gdzieś tam walnęła czy coś, to nie chciałam już jej tak robić i mówię, to na pewno tyle kosztuje, ona mówi, tak, niech pani weźmie więcej. No to poszłam po jeszcze jedno. I po jeszcze jedno. I pomyślałam sobie, a może srebrne by mi się przydało? Też wzięłam 2 i słuchajcie, zapłaciłam 5 groszy. Nie wiem, dopytałam, pani powiedziała, że tyle kosztuje. Wydaje mi się, że to pomyłka w systemie u nich tam gdzieś, no bo jak to może kosztować, słuchajcie, 1 grosz, jak to kosztowało 15. W każdym razie nabrałam, zaraz dam mojej mamie, może moja siostra jakieś będzie chciała i po prostu wszystkich obdaruję serwetkami za 1 grosz. Gdybym, słuchajcie, wiecie co, ja w ogóle chciałam wziąć jeszcze więcej, bo tam ich jeszcze z 20 pewnie było, no to sorry, bym zapłaciła 20 tam groszy. Ale stwierdziłam, że niech inni sobie też kupią, także 5 mi wystarczy, nie jestem zachłanna. Także to jest, słuchajcie, cały mój haul. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę chaotyczny, ale naprawdę, słuchajcie, tak się kijowo czuję, jak dawno się nie czułam. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, że byliście ze mną i serdecznie Was zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, cześć!